Cześć, witajcie z tej strony Glit. W poprzednim materiale o Once Human wspomniałem troszeczkę o walce, ale tak naprawdę tylko ślizgnęliśmy się po powierzchni tematu. Tutaj chciałbym troszeczkę sprawę rozwinąć, powiedzieć ciut więcej na jej temat, ponieważ no, jest to chyba jedna z ważniejszych mechanik w Once Human. Oczywiście mówię jedna z ważniejszych, nie jedyna, nie podstawowa, no ale myślę, że podczas eksploracji jednak ta walka będzie miała dość spore znaczenie. No i faktycznie, tak jak wspomniałem, walka wręcz polega raz na wykorzystaniu staminy, dwa no oczywiście jakiegoś zadawacza obrażeń, nie? Walka dystansowa. Tutaj już nasz arsenał jest trochę większy, ponieważ tak jak w walce, w zwarciu bezpośrednim, mamy tam do dyspozycji jakieś kije, rurki, klucze, maczety. Tak no, przy walce dystansowej, no to ten asortyment się nam troszeczkę powiększa. Pistolety, rewolwery, pistolety maszynowe, strzelby, karabiny, karabiny snajperskie, wyrzutnie rakiet, granatniki, broń miotana, jak koktajle Mołotowa, granaty, jakieś granaty tutaj polegające na zbudowane na tym stardaście. No jest z czego wybierać, jest się czym bawić. Dodatkowo bardzo fajne w broni dystansowej są trzy tryby strzelania, które zauważyłem. Czyli mamy taki typowo podstawowy strzał z biodra, rypnięcie, tak troszeczkę na oślep. Mamy strzał celowany, gdzie kamera się ustawia za naszym ramieniem. I mamy strzał z pierwszej osoby, gdzie używamy już typowo przyrządów celowniczych. Nie wiem, czy w innych grach to występowało, czy mieliśmy tylko strzał z biodra i na przykład strzał, tak jak tutaj, przez kolimator. Ale no, skoro zwróciłem na to uwagę, musi to być dość rzadkie, nie? Co do samych przeciwników, no powiem wam, kurczę, mocniejsze elitki czy bossowie, no są to straszne gąbki na pociski. Tutaj mi poszło bardzo łatwo, ale musicie wziąć też pod uwagę, że ja tą lokację chyba zwiedzałem na 26, 7 czy 8 levelu, czyli byłem tak naprawdę 10 leveli wyżej niż nasi przeciwnicy, nie? Jeżeli bym spotkał jakąś elitkę na swoim poziomie, no powiem wam, że ta walka byłaby znacznie bardziej wymagająca. To po pierwsze, a po drugie ilość pocisków, jakie bym musiał na nią zużyć, ile których bym musiał wpakować w nią, no pewnie by się skończyła na kilkuset, nie kilkudziesięciu. Także latanie z 300, 400, 500 soma? 500 soma pociskami. No nie wiem, 500 pocisków, nieważne. Pociskami w plecaku naprawdę nie jest tu niczym dziwnym. Dodatkowo noszenie, nie wiem, 3-4 rodzajów broni palnej jak najbardziej wskazane. Dlaczego? No mówię, jeżeli spotkacie mocnego przeciwnika na swoim levelu, no to wprujecie w niego tyle ołowiu, że w zasadzie nie powinien się ruszać. Co mi się nie podoba? Ma to może sens, chociaż chyba też nie do końca. Kiedy skaczymy, kiedy jesteśmy w locie, nie możemy zmienić broni, nie? Tu jest właśnie to, o czym wspomniałem, żeby kilka broni mieć ze sobą, nie? Z jednej strony karabin maszynowy jak najbardziej wskazany, no ale dobra, snajpera w plecaku jak najbardziej zawsze się przyda.
I teraz o co mi chodzi z tą zmianą broni? Teraz skoczyłem, tak, szybuję w kierunku gościa, chciałem przełączyć kuszę, którą posiadam właśnie na pałę, żeby go od razu po wylądowaniu znokautować, nie? Nie mogłem tego zrobić. Szkoda trochę, nie? Za to, co mi się bardzo podoba, mechanika wykorzystywania tej telekinezy, czy tam mocy, którą posiadamy, czy jak to tam nazwać, możemy przejąć jakby broń. No to jest część ich ciała tak naprawdę, no ale nazwijmy to bronią po naszych przeciwnikach i ją wykorzystywać. Dodatkowo zaletą tego jest, że ona naprawdę jest całkiem mocna. No i w sumie ma dosyć dużo amunicji, nie? W prawym dolnym rogu macie jej wytrzymałość, amunicję, więc można nią narobić trochę szkód. Tak samo mamy możliwość wykorzystywania elementów otoczenia, czy to beczek wybuchowych, czy butli z gazem. Możemy je podnieść za pomocą telekinezy, pierdyknąć nimi w przeciwników i zadać całkiem konkretne obrażenia. Fajnie pomyślane. Tylko... no nie mamy tutaj jakby możliwości manipulowania światem. Możemy tylko podnieść te beki, które twórcy przewidzieli, że będą do podniesienia, nie? To trochę szkoda, takie małe ograniczenie, no ale w porządku, no jestem w stanie to zrozumieć. Zazwyczaj te beczki są tak rozmieszczone, że we w miarę potrzebnych miejscach są. Co do samych przeciwników, powiem wam, że ich różnorodność jest całkiem spora. No wiadomo, ci podstawowi, którzy tam występują, te typowe mięso armatnie, no to będzie się powtarzać, tak? Jest to sklonowane razy pierdeliard i będziemy ubijać tego całe mnóstwo. Chociaż i tak są w miarę tematycznie, powiem wam, porobieni, tak? No na przykład, no tutaj jesteśmy w jakichś tam zakładach przemysłowych, no to raczej nie spotkamy farmera, tak, w kapelusiku, tylko właśnie pracowników. Do tego ci ciut lepsi wrogowie, właśnie tutaj mówię o tym kolesiu w tej pelerynce. Nie jest to żadna elitka ani nic, ale tak jakby, nie wiem, ciut mocniejszy, nie? Przeciwnik. Wyglądają naprawdę zajebiście, nie? Fajnie się ruszają. Jest to fajnie, dosyć realistycznie zrobione. Pomysł na samych przeciwników, pomysł na przeciwników, którzy tu występują w tej grze, zwłaszcza bossów, no, musiał się zrodzić w naprawdę chorej głowie. Ale to akurat jest komplement. Nie jest to wadą. Przeciwnicy naprawdę robią tutaj wrażenie, nie? Ktoś miał naprawdę pokręcone w głowie i potrafił przelać to na papier, czy tak jak tu w tym przypadku na grę komputerową, i wyszło to jej zdecydowanie na zdrowie. Oczywiście zbieramy ulepszenia, zbieramy modyfikacje do broni, ponieważ nie samą bronią tutaj stoi walka, ale także modyfikacjami, które w niej montujemy, poziomem, który tutaj ta broń posiada, ponieważ powiedzmy kusza, nie? Weźmy na przykładzie kuszy tutaj. Zdobyłem kuszę na samym początku gry, w pierwszych minutach, i z tą kuszą latałem. Później mamy taką mechanikę, że możemy ją skalibrować. Przez kalibrację podnosimy oczywiście jej obrażenia. I miałem kuszę na poziomie pierwszym. Mogłem ją dwukrotnie skalibrować. Te obrażenia podeszły całkiem przyzwoicie. Oczywiście latałem zadowolony. No ale w pewnym momencie ona przestała jakby wystarczać, nie? Przeciwnicy się zrobili na tyle mocni, że kurczę, było ciężko ich uwalić.
Co się okazało? Mogę zrobić tą samą kuszę na tierze drugim, tierze trzecim, chyba czwarty jest maksymalny. I tak jak na tierze pierwszym mogłem ją wyregulować dwukrotnie, tak na tierze trzecim już tych regulacji dostępnych jest 7, nie? Co strasznie boostuje jej damage. Szkoda, że nie wiedziałem o tym wcześniej, tylko się męczyłem, nie? Z kuszą. Właśnie, dlaczego kuszą, nie karabinem? Kusza czy tam łuk mają jedną wielką zaletę, nie? Można odzyskać wystrzelone strzały, nie? Strzały czy bełty. Tutaj akurat nie ma rozdzielenia, ponieważ no, zapewne większość z was wie, że łuk się posługuje strzałami, amunicją do kuszy, no są bełty, które są krótsze i masywniejsze od strzał. No ale tutaj to już się zagłębiamy w technikalia niepotrzebnie. Podobnie jest z armurem. Tak samo możemy go właśnie modować jak broń, robiąc armur na wyższym tierze. Możemy znacznie mocniej go skalibrować, przez co będzie nam dawał znacznie więcej ochrony. Dość ciekawym też jest tutaj, dość ciekawie rozwiązana mechanika naszej poczytalności, sanity, czy jak to tam nazwać, zdrowia psychicznego. Jak widzicie, na dole mam pasek zdrowia, tam pod tymi czterema ikonkami. Pierwsza to jest stamina, która wykorzystywana jest właśnie do walki wręcz, biegania. Druga, nasze sanity, zdrowie psychiczne. Trzecie, nawodnienie. Czwarte, głód. No wiadomo, że dobrze by było, żeby to wszystko było na maksie, nie? I pod nimi jest właśnie pasek życia. Jak widzicie, mam go podzielone w tej chwili jakby na dwa paski. Ten biały pasek, który zaczyna się od lewej strony i idzie w prawo, jest to pasek naszego zdrowia fizycznego. Pasek, który jest z prawej strony, ten taki fioletowy, ten mieniący się, jest to, są to nasze obrażenia psychiczne jakby. I teraz mechanika, która może nie do końca ma sens, ale urozmaica rozgrywkę. Obrażenia psychiczne zmniejszają nasze zdrowie fizyczne. To znaczy, że im więcej będę miał w sobie szaleństwa, tym mniej będę miał zdrowia. Skąd w ogóle się wzięły te obrażenia właśnie psychiczne, o których mówię? Jak widzicie na plecaku, teraz mi się wyświetla tam 75. Jest to skażenie terenu gwiezdnym pyłem. Skażenie, które właśnie wpływa na naszą poczytalność. Im wyższe, tym więcej jakby dostaniemy tych obrażeń psychicznych. Niestety wyjście z takiego terenu nie zmniejszy nam tego, nie zmniejszy nam sanity. Będziemy musieli zażyć odpowiednią pigułę, czy odpowiednie jedzonko spożyć, żeby to sanity wyleczyć. Teraz na przykład, jeżeli bym chciał się fizycznie wyleczyć, użyłbym apteczki, czy czegoś takiego, no mój pasek zdrowia by nie podszedł do końca, ponieważ blokuje go sanity, nie? Nie wiem, tak jak mówię, czy to ma sens, ale sama mechanika sama w sobie, myślę, że jest okej, nie? Da się z tym grać, a stawia dodatkowe wyzwanie, więc myślę, że na plus. Oczywiście mamy tutaj wszelkiej maści role, przeskoki, jakieś obroty, odskoki, które możemy wykorzystywać tak w walce. Aczkolwiek przerost formy nad treścią. Lepiej przeciwników wykańczać z dala, kiedy jesteśmy w miarę bezpieczni, nie? No, może na bossach to się przydaje, ale to tylko i wyłącznie na bossach, gdzie musimy faktycznie się ukrywać, kombinować, żeby nie kipnąć.
mamy też typowo mobilkową jakby tutaj mechanikę użycia adrenaliny, nie? Kiedy kipniemy, kiedy nam, nie wiem, ktoś spuści łomot, mamy jakieś tam okienko czasu, żeby użyć tego zastrzyku adrenaliny, o ile mamy go ze sobą oczywiście, użyć tego zastrzyku adrenaliny i móc kontynuować walkę, nie? Taki drugi wiatr w skrzydła zdobyć. Czy to jest dobre? No, kilka razy mi Dubsko uratowało, więc powiem, że tak, nie? Jasne, że szłoby bez tego, ale powiedzmy, że już zbiliście bossa prawie do zera, nie? Nagle, nie wiem, jakiś głupi błąd, czy głupia mechanika, ponieważ niektórzy bossowie, no, mają wkurzające mechaniki, mają obrażenia, których jest dość ciężko uniknąć. Dość ciężko w ogóle je zauważyć, że idzie jakiś atak, a co dopiero tutaj mówi się o uniknięciu go, nie? Ogólnie myślę, że no walka jest dość mocno na plus, daje sporo frajdy. Powiem wam, że kiedy wpadłem tam w jakąś większą rozróbę, gdzie było sporo słabszych mobków, w pewnym momencie się poczułem trochę, jakbym grał w Dead Island. Jasne, nie porównuję tych dwóch gier, to są dwa światy, ale naprawdę vibe, który miałem wtedy, kiedy byłem otoczony przez te pseudo-zombiaki i tłukłem je za wzięcie baseballem. Nie pamiętam, czy skończyła mi się amunicja, czy po prostu sprawiało mi to tyle frajdy, że zostałem przy tym baseballu. Czułem się, jakbym przemierzał, nie, ulicę właśnie we wcześniej wspomnianej gierce. Coś zajebistego. Także nie, powiem wam, walka, przynajmniej mi, sprawia tutaj naprawdę sporo frajdy. Zresztą pewnie jak eksploracja. I jest to zrobione dość dobrze. Mówię, walka wręcz jest może taka troszeczkę ociężała, no ale tutaj też używam ciężkiego jak Diabli klucza francuskiego. Może to być tym spowodowane, a nie samą mechaniką walki. Bym musiał zrobić maczety, zobaczyć, czy ta walka będzie szybsza, nie? Także eksploracja świata, walka, fajna sprawa. Co ważne, nie ma tu skalowania leveli, nie? Także jeżeli się wykoksicie, pójdziecie na początkowe levele, to będziecie mucić, nie? Bardzo odstresowywujące. A jeżeli chcecie się trochę zestresować, zawsze możecie się wybrać na mapę, gdzie są wyższe levele od was. Wtedy ta walka będzie, no, już mocnym wyzwaniem. Dodatkowo, no, nie tłuczemy tutaj tylko mutantów, nie tłuczemy tutaj tylko jakichś zombiaczy czy maszkar. Później przyjdzie nam walczyć z innymi ocalałymi. Nie mówię tu o graczach, chyba że będziecie grali na PvP, no to wiadomo, że tak. Z innymi ocalałymi, z bandytami, później z żołnierzami Rosety. Jest to jakaś organizacja wojskowa, nie wiem, rządowa, ciężko mi powiedzieć, jeszcze nie ogarnąłem tego do końca fabularnie. No i tu już troszeczkę robi się pod górę, ponieważ tak jak większość maszkar, które ubijamy, raczej atakuje z bliska, czy też ich ataki są na tyle wolne, że je widzimy, o tyle już ludzcy przeciwnicy używają tak samo jak my broni. I powiem wam, że potrafią nas skarcić całkiem porządnie, zwłaszcza jak się władujemy na jakiś większy oddział, nie? A tutaj pani parasol, nie? No mówię, ja tu jestem na dużo wyższym levelu niż moi przeciwnicy i poszło w miarę to sprawnie. Jednak kiedy spotkałem ją i była ona na moim levelu, na levelu, którym aktualnie byłem,
O, to mi grubo zaszło za skórę. Ma kilka ataków, które no, dość mocno mnie skarciły i nie było fajnie, nie? Dużo nie brakowało, abym zaliczył zgona. Oczywiście nie wpadłem tutaj w tym momencie na to, że trzymając telekinezą, tak, parasolkę tego potwora. W sumie zwróćcie uwagę na detale tutaj, na parasolce nawet to wszystko się porusza, nie? To nie jest jakiś tam statyczny obrazek, tylko się porusza. No ale wracając, nie wpadłem na to, że nie będę mógł przywołać ptasiora, dzięki któremu bezpiecznie wyląduję, nie? Także fall damage jest, odbija się to niestety na naszych kolankach, przez co mamy spowolniony bieg. Na szczęście w miarę szybko to wraca do normy, nie jest to jakoś bardzo uciążliwe, nie musimy się tutaj leczyć. Chociaż kto wie, czy później nie zostaną wprowadzone takie mechaniki, nie? No zobaczymy. Jeśli chodzi zaś o samą inteligencję naszych przeciwników, ci typowe mięso armatnie, które tutaj lejemy, ani nie jest raczej zbyt spostrzegawcze, ani też zbyt mądre, trzeba przyznać. Łatwo jest ich wymanewrować, łatwo jest ich zajść od tyłu, łatwo jest ich wykończyć. Możliwe, że będzie to rozwijane, nie? Aczkolwiek w tej chwili gra jest, jeśli chodzi o walkę, no dosyć prosta, nawet jeżeli walczymy na zbliżonym levelu, jeżeli jesteśmy w miarę ostrożni, raczej nam się dednąć nie powinno zdarzyć. Nie, co, chyba tyle o walce. Jeżeli by były jakieś pytania, dajcie znać w komentarzach, postaram się pomóc odpowiedzieć. W następnym filmie może sobie omówimy troszeczkę sam crafting, który też jest dosyć istotną rzeczą. A ja teraz spadam do świata Once Human, a wy bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.